Więc im szybciej uda się drużynie Vukovicia strzelić tutaj bramkę, tym szybciej zostanie zaprowadzony spokój. Jest zagranie do Carlitosa, strzał i jest 1-0. Siódma minuta spotkania. Carlitos, Legia obejmuje prowadzenie. Chcieliśmy, żeby ten gol szybko padł i tak też się stał. Świetna sytuacja, doskonałe podanie przede wszystkim i szukanie wolnej przestrzeni przez Carlitosa. Bardzo często nie trzeba rozgrywać przez środkową strefę boiska, unikać tego kontaktu z rywalem. Wystarczy jedno dobre, dłuższe podanie górą bezpośrednio do napastnika. Wiemy, że Carlitos w polu karnym jest niesamowicie niebezpieczny. A więc szybko otwarty wynik tego spotkania. Jest to, co było celem Legii. Nie ma co ukrywać. To ma być dla Legii taki sprawdzian przed rozpoczęciem sezonu. Taki sparring w warunkach meczowych. To jest, proszę Państwa, mecz numer 1000 polskiej drużyny w europejskich pucharach. No i wypadałoby go tutaj efektownie uczcić. Początek bardzo, bardzo obiecujący. To zagranie Remiego. No i wykończone to wszystko przez Carlitos. Doskonałe podanie stopera warszawskiego zespołu. Idealne podanie do Carlitosa, tutaj jeden krótki, prosty zwód na zamach i stworzył sobie doskonałą sytuację do strzału na bramkę.